Dzień dobry Państwu, Lato Imperium, Dariusz Jezierski, Łukasz Bursa, jak zwykle z tamtej strony. Ten ma fajnie, jakbyście widzieli, widzicie mnie, jak wyglądam dzisiaj w tym upale, ale jakbyście widzieli jego, opisywał nie będę. Obiecaliśmy, że akcentów erotycznych nie będzie w tym programie. Proszę Państwa, jesteśmy znowu w Buku. Widzicie amfiteatr, który już znacie z zupełnie innej strony, ale nie przypadkowo znowu w Buku, dlatego że widzicie też ten rozgardiarz. Konkursy będą później. Ale widzicie scenografię, widzicie już elementy różne, które na tej scenie się pojawiają. To są elementy scenografii z filmu, proszę Państwa. I to z filmu nie byle jakiego. Oscarowy reżyser Paweł Pawlikowski kręci tutaj, w Buku, u nas. Jesteśmy zaszczyceni. Kręci u nas zamykającą scenę do swojej nowej produkcji pod tytułem Zimna Wojna. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Natomiast ja zwiastuję dalej, o co tu chodzi. Skorzystaliśmy z tej okazji i zapowiemy też Państwu dzisiaj coś, co planuje Telewizja Imperium. Niektórzy już pewnie wiecie, już nawet żeśmy o tym kiedyś pisali i wspominali. Natomiast Telewizja Imperium już niedługo wypuszcza, myślę, że w jesieni, zaraz z początkiem września, wypuszcza serial. Gliwicki serial. Na razie to będzie 5 odcinków, które właśnie niedługo zaczniemy realizować. I muszę Państwu powiedzieć, że ja będę reżyserem tego filmu. Bardzo się cieszę. Na razie może nie jak Paweł Pawlikowski, na razie bez Oscarów, nawet jakichś tam Złotych Lwów i tak dalej, ale kto wie. Za chwilę powiem Państwu więcej, bo tutaj brzęczy mi telefon z tyłu, więc ktoś może mieć bardzo ważną sprawę. Wrócimy. Ania, dzwoniłaś do mnie, no nagrywamy. Co się dzieje? Słyszałeś już, że casting jest ogłoszony? Nie. Do czego? Do serialu o Gliwicach. 44 100 życie. A jak to wyciekło, przepraszam? Ja mam swoje kanały. A jakie kanały? No nieważne. No ale to nieważne. I aż musiałaś mi dzwonić, tak? A ja właśnie o tym rozmawiam, to nagrywamy. Musiałam, bo ja chcę iść na ten casting. Ale żartuję sobie, a ty wiesz, kto to będzie reżyserował w ogóle? No, kto? Ja. No, to tym bardziej pójdę na casting. Nie moja droga, a dlaczego nie? Dlatego, że nie, tu pracujemy w tym Buku, leśniczówka jest duża, obejście spore, aktorstwa ci się zachciało. Teatr ci nie starcza? Nie. Ale żartujesz teraz, pójdę na casting. Nie, nie pójdziesz, Ania. To nie są żarty, naprawdę. I głupia sytuacja, że przy całej ekipie, wiesz, na ten temat rozmawiamy. Takie rzeczy się załatwia normalnie. Nie. I krótka piłka. Nie. No i przepraszam, dziwne, naprawdę, przepraszam dziwne. Cię bardzo, ale naprawdę wracam do programu. I naprawdę nie dzwoni mi wtedy, jak nagrywam. Bardzo cię proszę. No proszę Państwa, tak to jest z kobietami. Magia filmu, aktorstwo, nieodparcie ciągnie. Scena zresztą też. Pies Gwidon nawet przyszedł dzisiaj najwyraźniej, marzy mu się rola w serialu, a ja Państwu zdradzę tajemnicę, że chyba on dostanie się bez castingu. No ale teraz mówmy jeszcze parę rzeczy o tym filmie. Widzą Państwo tutaj cała bateria reflektorów różnego rodzaju, marzenie każdego reżysera, każdego teatru, każdej ekipy. No powiem Państwu, że już 26 i 27 odbędą się tu nocne zdjęcia, jak mówiłem, do zamykania sceny filmu, jakaż fajna reklama, jakiś PR tego naszego amfiteatru. Zagra kot, zagra szyc, imion nie podaję, bo Państwo znają, a być może pomyślicie, że się tak blisko znamy, że sobie tak, prawda, obcesowo nie znamy się jeszcze, poznamy się dopiero, ale zagrają również pani Kulesza i pani Kulik. Cudowna, świetna obsada, naprawdę plejada polskich aktorów. Tutaj odbędzie się scena, która dzieje się w 1963 roku. Będzie to festiwal muzyki. Jedna z głównych bohaterek będzie tutaj śpiewać i będą też, zdradzę Państwu, sceny w pomieszczeniach restauracyjnych. Wszyscy miłośnicy Buku przypomną sobie te stare miejsca w zupełnie nowych odsłonach. Retro, oldschoolowo, ale jakże ciekawie. Fabuła, jak się dowiedziałem, obyczajowa, z takimi elementami historii, bo wszystko to mocno osadzone w tle epoki, czyli końca lat 50., początku lat 60. Nie będziemy więcej opowiadać, bo nie możemy opowiadać. Tutaj nie wolno zdradzać rąk
rąbka tajemnicy, więc przejdziemy raczej do tego, co my planujemy. Ja zdradzę Państwu, będziecie pierwsi, ci, którzy oglądają ten program, będziecie pierwsi znali tytuł serialu. Tytuł serialu Puszcza Oko do Gliwiczan, do Gliwic. Jest też dowodem na nasze przywiązanie do tego miasta, bowiem tytuł serialu będzie brzmiał 44-100 życie. Taki adres troszeczkę, prawda, metaforycznie, ale taki właśnie adres jest tytułowym adresem, tytułem filmu jednocześnie. Wiedzą już Państwo zapewne wszystko. Proszę Państwa, coś więcej o tym filmie chciałbym powiedzieć. No co to będzie? To będzie film, jaki chyba wszyscy Państwo lubią, rodzaj filmu, który Państwo lubią. Obyczajówka na tle miasta, w przestrzeniach, które znamy, traktująca o sprawach, które znamy, komentująca sprawy, które nas dotykają. Tutaj od razu uspokoję wszystkich, że będziemy tutaj bardzo pluralistyczni, jeżeli chodzi o panoramę obyczajową, o panoramę społeczną, polityczną. Nie będziemy jednostronni, także nie sądzimy, żeby jakoś specjalnie chciała nas wykupić jedna czy druga telewizja po różnych stronach barykady. Akurat tutaj telewizja Imperium zdecydowanie wybiera formułę środka. Czyli tak naprawdę poglądy będą się spierały ze sobą także na ekranie. Może do czegoś ciekawego dojdziemy. Proszę Państwa, ciekawostką będzie to, że propozycję naszą, tą obsadową, Państwo słyszeli, że już były tutaj umizgi i próby dostania się do tego serialu drogami, że tak powiem, towarzyskimi. Natomiast nieprzypadkowo, nie wiem, kto to puścił już w eter wcześniej, ale rzeczywiście będziemy ogłaszać casting, będziemy szukali aktorów no, nie do końca profesjonalnych. Dlaczego mam to nie do końca? Czy może być aktor profesjonalny i nie do końca profesjonalny? Proszę Państwa, każdy z nas jest po trosze aktorem, a wiemy akurat, że polskie kino to wspaniałe tradycje z tak zwanymi naturszczykami. Nie wiem, czemu akurat to polskie kino wybrało sobie tych naturszczyków rosyjsko brzmiących, ale przyjął się ten termin i chcemy to kontynuować. Jesteśmy przekonani, że wśród Państwa w różnym wieku, bo przecież wiadomo, w tym serialu będą ludzie młodzi, będą dzieci, ale będą też seniorzy, będą ludzie z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych warstw społecznych i chcemy Państwu otworzyć drogę przed kamerę. Chcemy wspólnie popracować, pomęczyć się troszeczkę twórczo, ale też potem zdyskontować, jak myślę, nasz wspólny sukces. Także obok zawodowców, obok aktorów zawodowych już naprawdę znających swój fach, będzie też miejsce, być może nawet będzie więcej takich aktorów, dla ludzi z castingu. Tak się to ładnie nazywa. Więc proszę Państwa, ten casting za chwilę na tablicy Państwo dostaną wszystkie dane, wszystkie informacje co do tego, do kogo i kiedy i w jakiej formie pisać. I ja za chwilę, bo znowu mi brzęczy telefon, obawiam się, że wiem, kto może dzwonić. Ja za chwilę, proszę Państwa, wyjaśnię wszystko, bo teraz jestem troszeczkę poirytowany. Bo jeśli to jest to, o czym myślę, to no to będzie źle. Na razie. Ania, ale nie mów, że to jest to, co ja myślę. Naprawdę, tylko nie mów, że to jest to, co ja myślę, że po to dzwoniłaś. O co ci chodzi? Ja się przygotowałam do castingu. Ania... No, ale co zrobisz? Pojadę i co, wyrzucisz mnie z castingu? Nie, po prostu nie będę cię w ogóle przesłuchiwał, nie będę cię oglądał. W ogóle chodź dalej troszeczkę, bo tu kamera jest. No. Ale naprawdę, no ale zobacz, Darek, jak ty wyglądasz. Ale jak ty... Ale bez żartu. Pójdę na casting, zobaczymy, kto przyjdzie. Może akurat okaże się lepsza. No i ja wcale nie wymagam, żebyś ty mnie przyjmował pewno, do serialu poza castingiem. Czy ja tego oczekuję? Nigdy tego nie oczekiwałam. Pójdę. Ania, bo przestaje być to zabawne. Już naprawdę przestaje się teraz śmiać. Ania, na pewno będą lepsze od ciebie. Na pewno. Szkoda czasu, jest robota. Naprawdę, umówiliśmy się. Tak. Ania, poza tym jak grasz w teatrze, to nie będziesz grała w telewizji. Naprawdę. No bez przesady. A mówiłam ci, że będę statystką tutaj w filmie?
Żartujesz. Nie. Ale kto ci pozwolił być w filmie statystką? Agencja, zgłosiłam się po prostu. A nie, ale ja jednak bym cię prosił, jeżeli naprawdę chcesz tutaj w tym domu mieszkać, żebyś takie rzeczy ze mną uzgadniała. Nie będziesz mi się szlać po filmach. Do domu. Do domu. Nie, Ania. Koniec. Nie, nie żartuję. Naprawdę nie żartuję. Proszę Państwa, muszę sobie aż usiąść pod buczkiem, bo naprawdę Państwo znają mnie nie od dziś, to już trzeci wspólny program. No naprawdę muszę ochłonąć. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli się mówi, że media, telewizja i cały ten świat wokół oka kamery ciągnie, to nie ma w tym nic przesady. No ja jestem o krok od zburzenia miru domowego, bo ja, proszę Państwa, od razu mówię, bo tu na pewno zdania są podzielone. Są już dwa obozy, jedni będą bronić Ani, drudzy mnie zrozumieją. Ja, proszę Państwa, miru domowego zburzyć nie dam i nie będzie mi kobieta, partnerka nie będzie mi grała po serialach, naprawdę, z jakimiś mroczkami albo innymi. Nie ma. Jeszcze Kiece, widzieliście sami. Kieca zielona, środek dnia, kamera, ekipy realizatorskie na Kiecy koktajlowej, proszę Państwa. No ale dobra, dość prywaty, bo czwartego nie będę kręcił odcinka. Realizatorzy tu idą, nie wiem po co. Chcę powiedzieć teraz o tym miejscu, jeszcze raz sobie spójrzcie. Tak jak mówię, jestem reżyserem tego filmu, więc ustalam pewne zasady. Ja ufam w Państwa, naszych przyszłych aktorów, umiejętności, ale spędzimy tu dobę, może dwie, być może z noclegiem na warsztatach filmowych. Razem z Łukaszem będziemy je prowadzić, ustalimy już parę rzeczy, przedyskutujemy scenariusz, popracujemy na materiale z filmu, żeby te nasze wybory Państwa, tej obsady były jak najbardziej trafione. No i zaczynamy. Wydaje mi się, że to naprawdę może być nas serial, nas wszystkich. I naprawdę jesteśmy w stanie nie tylko sami się wypowiedzieć na różne tematy, ale także wciągnąć do dyskusji Gliwicza, na przy okazji pokazać całe piękno tego miasta. I właśnie, no przecież pokazać nam, no tak, proszę Państwa, naprawdę będziemy starali się wyszukiwać takie miejsca, których istnienia Państwo nie macie świadomości lub obok których piękna przechodzicie zupełnie mimochodem. I niech ten marketing miasta, który Telewizja Imperium zrobi przy okazji tego serialu, będzie tak samo marketingiem do wewnątrz, czyli do nas, do Gliwiczan, jakby drugie spojrzenie na to, co niby wszyscy znamy. Ale też niech to będzie marketing na zewnątrz, bo my wierzymy, że ten serial, mimo adresu zawartego już w tytule, będzie serialem interesującym tak naprawdę dla wszystkich, bo będzie życiowym właśnie serialem. 44-100 życie. Oglądamy w serialach Warszawę, oglądamy Kraków, Gdańsk, inne miasta. No pora, proszę Państwa, na Gliwice. I tyle. Nie wiem, znowu idzie. Naprawdę, idzie. No, to ja sobie to przemyślałam wszystko. No. Ja nie będę grała w tym serialu. W końcu gram Bartkowskiego. No, ale rozumiem, dlaczego. Ale czekaj, przyszła poczta. No. Tu masz warunki finansowe. Czego warunki finansowe? Coś kupiłaś? Nie. To z Imperium przyszło. Garze dla aktorów. Jak już wybierzesz sobie aktorów swoich, to przedasz im tę informację, ciekawe, ile zarobią. Dlaczego ty pierwsza to dostajesz? Dlaczego ja tego nie widziałem, skoro to ten... Listonoszka mi czekaj, ale to miało być dla mnie. To co, otworzyłaś? Znamy się. No, dziękuję. Pięknie. To czytałaś już? Tak. Ale ty to czytałaś w ogóle? No to co jeszcze tu robisz? To z takimi włosami pójdziesz? Ania, ale ja nie gram. Z taką fryzurą? Przecież nie gram w tym serialu, przecież mam za dużo ale pracy. Co tam nie grasz? Zwykłe przekomarzania, jutro będziesz na planie, dzisiaj byś jeszcze fryzurę zrobiła. Naprawdę. Zobaczymy. Ta kiecka to jest taka długość też zupełnie nie taka. Albo ją skróć o 5-6 cm albo co, naprawdę.
No idę do pracy. No, no ale to bez żartów teraz. Nie róbmy sobie tutaj pogaduszek i żartów z poważnego tematu. Zamów fryzjera. Ja płacę. Mam kasę. Proszę Państwa. No takie pogaduszki, trochę to głupio wyszło, bo tak naprawdę, no i dzieła. No, to no, ważna sprawa, pieniądze nie udawajmy. Natomiast, no ja powiem szczerze, że tutaj pieniędzy to nie spodziewajcie się wielkich. Tutaj tak naprawdę na bank nie wzbogacicie się od razu. To nie myślcie, że jak ja ją wysłałem do pracy, to ten, nie. To nie nastawiajcie się, to nie jest praca zarobkowa. Natomiast teraz całkiem już poważnie, bo tak sobie żartujemy cały czas, troszeczkę sobie żartujemy. Mówię Państwu jedno, przygodę przeżyjemy świetną, frajda będzie niesamowita i moje na razie nieliczne doświadczenia z kamerą sprawiły, że od jakiegoś czasu właśnie zachciałem, nie, źle powiedziałem, nie z kamerą, z filmem, bo nie ośmieliłbym się wziąć kamery, to jest wyższa szkoła jazdy, o realizatorze zdjęć zaraz porozmawiamy, Łukaszu, szykuj się, dzisiaj będzie okazanie naszego, to zły jestem trochę dzisiaj, tak jak Państwo czują, to napięty tą ekipą filmową, to problemami domowymi i jeszcze Łukasz się nie chce pokazywać, dzisiaj pokaże. Także ja nie śmiałbym kamery wziąć do ręki, natomiast podobało mi się reżyserowanie pod tą kamerą. Łukasz obiecał, że pokaże Państwu fragment teledysku, może nawet cały pójdzie we fragmentach dla zespołu Absynt realizowanego. Zobaczycie Państwo Anię, która no, jutro zaczyna robotę na planie. Zobaczycie, że też już grała, także doświadczenie jakieś tam ma. No i zobaczycie stary obraz, stary fragment z moimi aktorami z TNS-u u jego początków, z pierwszej realizacji pierwszej Polki, gdzie wykorzystaliśmy materiał filmowy. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy tam zagrali. Pozdrawiam Alana Urana, który realizował zdjęcia. Nie zapomnieliśmy tych świetnych chwil. No proszę Państwa, jestem podekscytowany. Niedługo zaczniemy na nowo. Proszę Państwa, pies Guidon. Pies Guidon to jest znakomity pies. Pies pasterski, pies obronny, pies pokojowy, francuski piesek. To jest wszystko. To jest pies Guido, dusza tego amfiteatru. Jesteśmy w tym miejscu, w którym myślę, że z wieloma z Was się spotkamy razem z Łukaszem. Przestrzeń jest ogromna, tu będzie się lał Wasz pot, tu będziecie odbywali podstawowe ćwiczenia z emisji głosu, z jakiejś takiej dyscypliny ciała niezbędnej przy pracy z kamerą. Po to tylko, żebyście byli przygotowani do zdjęć w sierpniu, bo zdjęcia będą się odbywały w sierpniu. I tak naprawdę myślę, że nikt nie zmarnuje czasu, niezależnie od tego, czy znajdzie się w obsadzie, czy też nie. Może nie w pierwszych odcinkach, bo planujemy następne. Będziecie Państwo naszym bankiem potencjalnych aktorów i myślę, że dla każdego będzie to z pożytkiem. Nikt nie straci tego czasu, bo naprawdę troszeczkę pracy nad emisją głosu, nad kondycją tego głosu, nad sprzężeniem głosu z oddechem, nad autoprezentacją, nad panowaniem, nad ruchem przed okiem kamery. No myślę, przyda się każdemu, bynajmniej nie tylko paniom, także rozejrzcie się. Proszę Państwa, tu jest grill, to jest nasz grillant, ale nie myślcie, że będziecie tu spędzać cały czas. Oczywiście też pogrillujemy sobie, popracujemy intelektualnie i poobgadujemy temat. Pokażę Państwu mój ulubiony pniaczek, będzie można również na nim siadać, będzie można na nim spędzać czas. No i myślę, że Łukasz postara się pokazać to wszystko, co Was tutaj czeka. Mimo tych samochodów, mimo tych gratów scenograficznych, na pewno wyobrażacie sobie całą tą przestrzeń. Tu będziemy pracować, proszę Państwa, i ja się już na to cieszę. Zostało nam coś najbardziej pikantnego. Została nam scenka ostatnia, ta scenka będąca wielkim okazaniem naszego
operatora, Łukasza Bursy, który będzie jednocześnie jedynym autorem zdjęć do naszego serialu. I myślę, że Państwo niektórzy pamiętają go z wycieczki do Ród. Tam na początku chwileczkę był, ale dzisiaj zmusimy go do speechu. Będzie musiał coś powiedzieć o tej swojej stronie serialowej, czyli o pracy z kamerą, o tym, dlaczego tu się warto z nami spotkać, dlaczego warto, żebyście na adres, który jeszcze raz przypominamy teraz, wysyłali swoje zgłoszenia i po prostu no, czekamy na Was. No, chyba wszystko. Mówił do Was Wasz redaktor, prowadzący program i Wasz przyszły reżyser, mam nadzieję. Do zobaczenia i na planie filmowym, i w kolejnych programach. Łukaszu, obiecaliśmy coś. Łukaszu, zapraszamy na spytki. Proszę Państwa, Łukasz Bursa, absolutnie cyniczny, absolutnie nieprzewidywalny, absolutnie zaskakujący nasz operator, a dodatkowo autor zdjęć serialu, który wspólnie będziemy robić. Cieszysz się? No jak mi się dało. Proszę Państwa, cieszy się. Naprawdę, on własnymi słowami mówi, że się cieszy. A bardzo? Tak, tak. Bardzo się cieszę. Szanowny Państwo, chciałem Was bardzo gorąco zaprosić na casting. Darek już tu wszystko bardzo pieczołowicie powiedział. Natomiast ja chciałem jakby ze swojej perspektywy Państwa tutaj zaprosić. Moim zadaniem będzie, oczywiście po konsultacji z Darkiem, daj to wyżej, Darek. Po konsultacji będzie podjęcie decyzji, kto z Państwa został przez kamerę pokochany, a kto nie. Więc to jest jakby moje naczelne zadanie, ono jest o wiele mniej rozbudowane niż Darka, ale myślę, że damy radę razem i będzie 44-100 życie. Życie, po prostu życie. Dziękuję bardzo. Łukaszu, chciałeś kogoś pozdrowić? No żonę. Pozdrawiam żonę, pozdrawiam rodzinę, pozdrawiam producentów serialu. To jest bardzo ważne. Tak jest. No i to chyba byłoby na tyle. Ja aparatura językowa moja nie jest tak rozwinięta jak Darka, ja bardziej jestem od takiej aparatury. No to dlatego do zobaczenia tutaj w Buku. Bóg, honor, ojczyzna. Proszę Państwa, powiem krótko, idź już, Łukaszu, tam, idź, idź. Ja powiem Państwu krótko jedno. No, powiedział, co wiedział. No, bo zna się na swoim fachu znakomicie, to się Państwo przekonają. Natomiast chciałem wyjaśnić tutaj, że ja już sobie robiłem swój mały, prywatny casting, bo chciałem go sprowadzić do pozycji Quasimodo i zobaczyć po prostu, jak zagrałby te sceny bardziej w parterze. I powiem szczerze, krnąbrny się okazał. Krnąbrny. Długo nie wytrzymał. Tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, na pewno warto skończyć i grzybów szukamy, bo grzyby są. Do widzenia. Proszę Państwa, od razu mówię, ci, którzy przyjadą na casting, grzyby znalezione na tym terenie należą do mnie. Widziałeś, co znalazłem? Widziałeś? Zrób zbliżenie, bo to jest naprawdę dobry znak. Nawet jak wypadło mnie te 2 złote, to jest to doskonały znak. Weź tą łapę, Łukasz. To po prostu obsługa techniczna, kamerzyści zawsze się pchają piersi po kasę. To jest wiadomo. Proszę Państwa, 2 złote autentycznie tu znalezione. Dotknijcie, jeszcze wilgotne. Naprawdę. Tu znalezione i to jest naprawdę bardzo dobry znak. Dobra moneta. Nomen omen. Ha.